co jest grane to razie? Co jest grane? Dostaliśmy po dupach i tyle można powiedzieć na ten temat. Nie spodziewałem się, że akurat w połowie meczu zawodnicy bossu, nie wiem, odpuszczą, nie będą walczyć. No niestety. No. Jastrzębia 14 obywał mnie. No, to boli akurat. No, powiem szczerze, że ich to też zaboli. Urbańczyk bez zatki, jakby zagubiony. No, dzisiaj akurat przeprowadziłem z nim rozmowę, bo nie wiem, co się dzieje z chłopakiem, no ale sam musi dojść do wniosku, co on chce od życia. Jakie główne przyczyny dzisiejszej porażki i tak słabej gry? A myślę, że kondycyjnie siedliśmy. Nie spodziewałem się, że akurat w takim krótkim okresie czasu, no ale nic, trzeba będzie potrenować po meczu. No właśnie, mówił pan wcześniej, że nastawia pan drużynę, żeby grała mocno fizycznie, a dzisiaj czasami zawodnicy Unii odbijali się od starszych zawodników Jastrzębia. Nie, no zgadza się, no to jest, tak jak wielokrotnie powiedziałem, no jest to okres przygotowawczy, nie zwalniamy tempa przynajmniej z treningami, trenujemy przed meczami mocno, więc nie chcę się tłumaczyć, przegraliśmy, okej. Okay. Nie graliśmy tak, jak bym chciał. Byli zmęczeni. No trudno, taki jest sport. Trzeba grać. Dało się jednak dobrze, bo zawodnik, który odegrał drugie spotkanie popularnych Lech, dzisiaj również zachwycił. No powiem szczerze, że zachwycimy bardzo. Walecznością chciał. To był jeden zawodnik, którego widziałem na lodzie. A jak oceni pan postawę Sedlarza, bo ani nie zachwycał, ani nie puścił jakichś słabych bramek? Powiem szczerze, mógł zrobić, postarać się więcej. Żeby to się zmieniło dwa tygodnie do ligi? Schody po meczu, czyli bieganie. Panie trenerze, co z Markiem Modrzejewskim? No, to dość dramatycznie to wyglądało. Na tę chwilę nie wiem. Próbuję rozwiązać, dlaczego przegraliśmy i powiem szczerze, że sztab medyczny nad tym pracuje. Co z Michałem Kasperczykiem? Bo widziałem tutaj, że chodził z okładem lodowym na kostce. Też nie wiem. Mnie interesują zawodnicy, którzy grają w danej chwili. No. Na pewno się dowiem coś więcej później. Wczoraj po tym meczu mówił pan, że to jest bardzo ważne spotkanie, że naprawdę zależy panu na tym zwycięstwie dzisiaj, żeby tak zdobyć taką przewagę psychologiczną nad rywalem. Jakoś wszystko to wzięło w łeb. Z czego to się wzięło? No nie wiem, presja, bo wiadomo, no jeszcze są wielkie niewiadome, kto będzie, kto nie będzie. Ale takie spotkanie jest najważniejsze. Powiem szczerze, że cieszę się, że akurat mieliśmy takie spotkanie teraz. Wiem, o co chodzi w składzie, w drużynie. Wiem, co teraz mogę, czego nie mogę. To jest no, porażka, jakby nie było, jest nawozem sukcesu.